Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was porównanie rzeczy ze sklepu Pull&Bear oraz H&M. Tak się złożyło, że złożyłam dwa zamówienia właśnie po jednym z tych dwóch sklepów i zamówiłam dość podobne ubrania, więc łatwo będzie mi porównać jakość oraz cenę tych ubrań, w którym sklepie wypadają lepiej. Myślę, że będzie to ciekawy film i zapraszam do oglądania dalej. Standardowo zaczniemy od tego, co mam na sobie. I powiem tak szybciutko, top jest akurat ze Stradivariusa. Pokazywałam go w poprzednim moim filmie, gdzie mierzyłam top i spodenki ze Stradivariusa, a koszula jest z H&M-u, ale też jest z poprzedniego zamówienia i też jest oczywiście film na moim kanale z tego zamówienia. A nowością jest pasująca do tych dwóch rzeczy, bo zrobiona z identycznych materiałów, czyli połączenie lnu i wiskozy tutaj mamy. Bardzo, bardzo zbliżonym kolorze. Tutaj nowością właśnie jest spódniczka. Ja mam ją w rozmiarze 36. Ona ma lekkie rozcięcie tutaj. Ma podszewkę, która jest przyszyta tutaj, także ona się nie macha, nigdzie nie będzie się zaginać. No i bardzo właśnie fajnie wypada z tym zestawem, z tym topem. Top jest troszeczkę jaśniejszy od tych pozostałych rzeczy, tych rzeczy z H&M-u, top jest ze Stradivariusa, jak już mówiłam. Ale tak czy siak wypada to dobrze. Mi się wydaje, że to jest taki fajny zestaw na lato i można różne te rzeczy właśnie lniano-wiskozowe z różnych sklepów ze sobą łączyć, bo jest tego naprawdę sporo. W poprzednim filmie właśnie ze Stradivariusa pokazywałam Wam też długie lniane spodnie i za chwilę też pokażę Wam spodnie z H&M-u. Bardzo podobne, tylko może troszeczkę bardziej eleganckie, więc zobaczycie, że fajnie te rzeczy można ze sobą łączyć. Pokażę Wam jeszcze, jak ta spódniczka wygląda z tyłu. Bardzo w porządku, ona ma wysoki stan. Naprawdę świetnie się układa, bardzo dobrze wygląda. Ona na pewno ze mną zostanie, więc mogę Wam ją szczerze polecić. I tak właśnie prezentują się spodnie, nałożyłam je też do tej góry, bo uważam, że równie świetnie to ze sobą wygląda, fajnie pasuje i bardzo podoba mi się taki styl. Spodnie w porównaniu do tych ze wcześniejszego filmu, bo tamte były na gumce, na taki ściągacz, przypominały w kroju troszeczkę bardziej dresy, tak te wyglądają na bardziej eleganckie. Są zapinane na taki zatrzask oraz na guzik, mają też zamek wszyty, mają delikatne tutaj przeszycie, takie co może tworzyć kant, no i są o takim kroju bardziej eleganckim, jednak są to szerokie spodnie. Ja mam je znowu w rozmiarze 36, spodnie te mają kieszenie, są z wysokim stanem, co ja bardzo lubię. Z tyłu wyglądają tak, jak wyglądają na długości, bo sięgają mi za kostki spokojnie, przy 1,70 m ta długość jest jak najbardziej odpowiednia, idealna dla mnie. Więc jak się prezentują na długości, pokażę Wam tutaj obok, na przywidce. I będę miała tutaj dylemat, bo zostawiłam już sobie właśnie tamte spodnie ze Stradivariusa, bo też wyglądały bardzo dobrze, a te są równie świetne. No i nie wiem, czy potrzebuję drugich praktycznie takich samych, ale też mi się podobają, więc nie wiem, co z nimi zrobię, ale na pewno mogę Wam je polecić. Lecimy dalej z lnianymi spodniami. Teraz mam na sobie spodnie z Pull&Bear w rozmiarze M. Materiał jest bardzo podobny, może delikatnie bardziej szorstki. Pewnie więcej ma tego lnu albo jest troszeczkę inaczej zrobiony ten materiał, że ma takie delikatne grudki wyczuwalne. Kroje są bardzo podobne, czyli też takie trochę eleganckie, jednak jeszcze szersze od tych spodni z H&M-u. No i mamy tutaj naszyte na wierzchu takie kieszenie, co średnio mi się podoba. Jakoś tak chyba te kieszenie sprawiają. Wiecie, że tutaj jest szef, jest ta właśnie podwójna warstwa kieszeni i spodnie, że one trochę tak się tutaj w kroku nieładnie zginają. Jakoś tak widzę, że się marszczą w tym miejscu. I właśnie myślę, że to może być spowodowane tym, że tutaj właśnie jest ten szef, tu jest tak sztywno.
tu się nic nie zgina. Na podwójnej warstwie materiału, a tutaj niestety tak. Bardzo podoba mi się kolor tych spodni, co prawda nie jest to właśnie taki pasujący do tych pozostałych moich ubrań, ale ja lubię takie kolory, to jest taki brązowy, trochę kolor khaki, również naturalny taki kolor, kolor ziemi. Bardzo mi się podoba ten kolor, ale w kroju właśnie troszkę te spodnie wypadają gorzej. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają z tyłu, jak się układają. Bardzo podobnie. Znalazłam tutaj po prawej stronie kieszeń, tutaj po lewej stronie jej nie ma. Nie wyczułam, także wydaje mi się, że z tyłu leżą w porządku. Po prostu takie luźne spodnie, ale z przodu jednak te z H&M wyglądały trochę lepiej. Wracamy do H&M. Następne spodnie to takie również lianowiskozowe, ale w szałwiowym kolorze. No i tutaj już mamy znowu, tak jak w tych spodniach z Stradivarius, o których Wam wspominałam na początku, sznureczek, czyli nie mamy tutaj zamka, nie mamy guzików, mamy po prostu sznurek w talii, którym sobie tutaj dopasowanie regulujemy. Mamy kieszenie na biodrach oraz na udach, takie w stylu cargo, w stylu spodni cargo, więc to jest taki dosyć ciekawy dodatek. Z tyłu mamy zakładki takie imitujące kieszenie. Tak wyglądają te spodnie z tyłu. Na długość wszystkie wypadają naprawdę idealnie, kończą się mi za kostkę, naprawdę świetna jest ta długość. Bardzo się cieszę, że te spodnie nie są za krótkie. Znowu jest to miły materiał. Spodnie wydają się być bardziej dopasowane w udach i tutaj w biodrach, a troszeczkę rozszerzane na samym dole, tak jakby to były trochę takie dzwony. To mało mi się podoba, wolałabym, żeby one były już na prosto, a nawet trochę zwężane, no ale wiem, że teraz mamy taką modę. Bardzo podobają mi się też te spodnie i będę się nad nimi zastanawiać. Ostatnie lniane spodnie w tym filmie znowu są z Pull & Bear, są w czarnym kolorze, także to też jest fajna opcja moim zdaniem. Znowu są zawiązywane na sznureczek w pasie, jeszcze dodatkowo są takie elastyczne, mamy tutaj jakby gumkę. No i w rozmiarze M wypadają na bardzo szerokie. One oczywiście też mają po bokach kieszenie, a tak poza tym są bardzo proste, bardzo zwykłe. Ale jednak czuję, że tutaj właśnie tak odstają mi mocno na biodrach. Tu, gdzie jest ta kieszeń, no i poniżej też. Więc mimo, że te spodnie powinny być luźniejsze, to tak te tak się przynajmniej na mnie układają, że wydają się aż za duże. Więc tutaj mogłabym spróbować z rozmiarem S. Mam nadzieję, że wtedy nie byłyby za krótkie, bo długość jest bardzo podobna, jest odpowiednia dla mnie. Z tyłu się prezentują bardzo prosto, nie mamy żadnych kieszeni, żadnych dodatków, naprawdę takie zwykłe, czarne spodnie. Jest to bardzo ciekawa propozycja, jednak wydaje mi się, że mi bardziej te spodnie pasują, te lniane spodnie pasują właśnie w takich innych kolorach, jaśniejszych, typowo letnich. A takie czarne, to nie widać, że to jest właśnie ten lniany materiał. Wyglądają na takie zwykłe, no nie wiem, właśnie chyba wolę te w jaśniejszych kolorach. Kończąc temat spodni, mam Wam do pokazania jeszcze jedne spodnie z Pull & Bear, czyli spodnie cargo. Nie są to już lniane spodnie, tylko takie typowo materiałowe. Nie są też jeansowe. Jest to dosyć gruby materiał, ale bardzo wygodny. Spodnie z wysokim stanem. Mają oczywiście kieszenie te cargo po bokach. Ja je wybrałam w takim zielonym, jasnym kolorze, ale one występują jeszcze w wielu innych kolorach. Również takich jaśniejszych, beżowych i białych. Więc tutaj znajdziecie na pewno coś dla siebie, jeśli lubicie tego typu spodnie. Ja lubię, bo są właśnie wygodne, wysoki stan. Zapewnia komfort, one są nigdzie nie obciskają, tak jak zwykłe typowe jeansy, są dosyć plastyczne. I co jest ich dużą zaletą, na stronie Pull & Bear, ten model, możemy sobie wybrać w trzech opcjach długości. Ja wybrałam sobie te dla wysokich dziewczyn, czyli tall, te najdłuższe. I one sięgają mi za piętę, tak jak stoję na boso, to spokojnie dosięgają mi ziemi. Tutaj oczywiście to wszystko obok zobaczycie. Nie sądziłam, że znajdę kiedyś spodnie, które będą aż za długie dla mnie. Myślę, że spokojnie mogłabym wziąć tą długość regular, a jeżeli jesteście niższe, nie wiem, macie na przykład poniżej 1,65 m,
to możecie nawet wybrać długość petit. Tak wyglądają te spodnie z tyłu, mamy tutaj zakładki imitujące kieszenie. Naprawdę są dopasowane, ja mam właśnie rozmiar 38, są w porządku i również będę je brać pod uwagę, czy ich sobie nie zostawić. Zmiana topu, mam teraz na sobie top z Pull & Bear. To jest taki szydełkowy top, czyli bardzo wpasujący się w trendy obecne. W bardzo pięknym, szałwiowym takim kolorze. To jest kolor zbliżony do tych spodni z handlem ulnianych. No i urzekły mnie w tym topie właśnie te sznureczki z koralikami na końcu, czyli to zakończenie, wykończenie tego topu oraz właśnie kolor. Ja mam na sobie rozmiar S i on wypada dobrze na obwód tutaj. Jeśli chodzi właśnie o mój obwód w biuście, nic nie zwisa, trzyma się spokojnie tutaj, także bardzo dobrze wypada w obwodzie, ale już tak na długość wydaje się troszeczkę za mały. Na modelce przede wszystkim miał wyżej tutaj podniesiony ten dekolt, ale gdybym ja, bo on jest tutaj jeszcze z tyłu wiązany na sznureczek, gdybym ja to sobie chciała podnieść tak pod szyję, to tutaj już za bardzo to się wszystko podnosi do góry i może być widać dół piersi. I też na modelce wydawał się dłuższy troszeczkę, więc no ten rozmiar S na mnie chyba jest jednak za mały, ale gdybym wzięła M-kę, to tutaj byłby za szeroki i by mi pewnie bardzo mocno opadał. Ten top jest po całości szydełkowy, także on prześwituje, widać te ciemniejsze miejsca na piersiach, także no nie wiem, nie za bardzo to jest przemyślane, mogłoby tu jednak coś być, jakaś delikatna podszewka czy materiał, albo musimy radzić sobie same, na przykład naklejając naklejki takie na sutki. Denerwuje mnie trochę to, jak ten top wygląda tutaj na dekolcie i przy szyi. Szkoda, bo dół mi się bardzo podoba. Te koraliki są świetne, to jest bardzo w moim stylu, taki boho troszeczkę i też wakacyjny styl. I mam dylemat i kurczę, chyba sobie właśnie nie zostawię tego topu ze względu na to, jak on tutaj wygląda, nie podoba mi się to. Wolałabym, żeby był bardziej tutaj wyżej podchodził, po prostu pod szyję, jak już ma być taki... No i sprawdzam sobie, żeby mi za dużo tutaj nie wyskoczyło. Jak już ma być ten dekolt taki pod szyję, no to chyba powinien być tak naprawdę pod szyję, a nie gdzieś pod mostkiem. Okej, zawiązałam go sobie właśnie tak mocno na karku, także aż czuję, że mnie tutaj ciągnie, czuję ucisk. No i teraz mi się ta góra bardziej podoba, jednak zdecydowanie on jest wtedy za krótki. Tutaj dopiero kończą mi się piersi, on jest za krótki wtedy, nie zakrywa mi całego biustu, no i jest tak właśnie podniesiony wtedy tutaj, więc nie podoba mi się to. A szkoda, bo top miał bardzo duży potencjał. Z kolei spodenki to są białe jeansowe spodenki, jest to bardzo gruby jeans z wysokim stanem, takie tutaj troszeczkę zawijane, długość jest jak najbardziej odpowiednia, spokojnie za pośladki. Nic tam tutaj nie pokazują. W talii może delikatnie mi odstaje ten rozmiar 38, ale w biodrach jest jak najbardziej w porządku. No i tak wyglądają takie po prostu zwykłe, białe, z wysokim stanem spodnie. Krótkie spodenki, shorty. Jednak okazało się, że ja bardzo podobne w swojej szafie już mam, tylko delikatnie, może bardziej takim kremowym kolorze, kolorze takiej złamanej bieli. I te spodenki, które mam w szafie, jeszcze mają nieodpiętą metkę, więc ja ich jeszcze ani razu nie założyłam. One chyba nie są tak do końca wygodne. Jak chodzę, to czuję, że tutaj, gdzie mamy właśnie te spodenki zawinięte, tu jest taki bardzo gruby szef i one się o siebie ocierają na udach. To jest dosyć niekomfortowe, wolałabym, żeby tutaj było jakoś mniej tego materiału. No ten jeans jest po prostu bardzo, bardzo gruby. Musiałybyśmy chyba sobie te spodenki odchylić, ale wtedy no już ta długość nie jest taka fajna. Nie podobają mi się tak, jak wyglądają odchylone, więc przynajmniej ten jeden raz je chcę sobie zawinąć. No i właśnie czuję, że tutaj te dwa szwy się o siebie ocierają, tak jakoś tak jest niewygodnie w nich. Są takie właśnie dosyć sztywne poza tym. Sprawdźmy, jak wyglądają podobne spodenki z handem.
Teraz mam na sobie właśnie te shorty z H&M-u. One są beżowe, takie, to jest taki chłodny, jasny beż. Są zrobione z dużo cieńszego jeansu, co od razu sprawia, że są dużo wygodniejsze. Tak się też fajniej układają. Moim zdaniem wyglądają naprawdę bardzo fajnie i są też bardzo wygodne. Z tyłu tak się prezentują, mają tutaj po prostu zwykłe kieszenie, jak zwykłe jeansy. Dodatkowo mają tutaj taki krótki paseczek, przyszyty, tak troszkę zawinięty jest. No i tutaj to jest taka mała ozdoba, coś się dzieje po jednej stronie. Jednak dla mnie to jest zupełnie zbędne, mogłoby tego nie być. Ja mam rozmiar na sobie 36 i te spodenki na pewno ze mną zostaną. Kolejną rzeczą z mojego zamówienia z H&M-u jest ta biała bluzka. Bardzo spodobała mi się na modelce, bo ma piękny dekolt. Ja ją założyłam bez stanika, bo ona ma tutaj dodatkowy materiał. Tutaj ma kawałek taki materiału właśnie sięgający pod biust, więc nic nie prześwituje. Jednak odstaje mi tutaj nad pachami, więc może ze stanikiem wyglądałaby trochę lepiej. Ten dekolt jest dosyć wysoko, on tutaj nie pokazuje nam biustu, tylko po prostu ładnie wygląda na dekolcie. No, bluzka jest zrobiona z takiego delikatnego prążka, bardzo fajnie wygląda, z tyłu ma taki już okrągły dekolt. Ja mam ją w rozmiarze S, jej długość jest standardowa, czyli tak spokojnie do bioder nam sięga. Nie jest to żaden crop top. Nie wygląda na mnie tak fajnie, jak wyglądała na stronie H&M-u, więc nie wiem, czy ze mną zostanie. No muszę pomyśleć nad nią, bo jednak ten dekolt ładnie wygląda, ale też nie do końca tutaj właśnie leży na mojej sylwetce, więc jest do zastanowienia. Do kolejnej rzeczy, którą jest bluzka z Pull&Bear, musiałam nałożyć stanik, a raczej górę od stroju kąpielowego, ponieważ ona prześwituje. Dodatkowo przyszła do mnie uszkodzona. Najprawdopodobniej ktoś ją zakładał, gdy te sznureczki były związane, bo ona ma tutaj na środku po dwa sznureczki z jednej i z drugiej strony, które ze sobą związujemy. Wtedy się trzyma razem i myślę, że ktoś po prostu nie rozwiązał tych sznurków i nakładając je po prostu jeden sznureczek oderwał. Także ona tak do mnie przyszła ze związanymi tutaj sznureczkami, ale z jednej strony jest ten sznurek urwany, więc zawiązałam sobie tylko te dolne sznureczki. Szkoda, że tak to wygląda, że te rzeczy nie są sprawdzone przed wysłaniem do klienta. Także no tutaj jest minus. Pamiętam, że w tamtym roku też coś zamawiałam z Pull&Bear, jakąś bluzkę, która miała szyte takie metalowe kółko i też było coś tam rozprute, więc szkoda, że tak się zdarza. Ale bluzka jest bardzo fajna, to jest taka do narzucenia właśnie, może być na strój kąpielowy, jeśli chcemy się trochę od słońca ochronić, to ma długie rękawy, rękawy oczywiście są moje ulubione, czyli takie dzwonowate, zachodzące na dłoń. Dekolt jest przez to głęboki, związujemy sobie ją dopiero pod biustem. Tutaj tak delikatnie się falbanuje. Z tyłu jest zwykła cała zabudowana. Jest to dosyć krótka bluzka, tak sięga, tak jak kończą się spodenki, czyli zapępek. Ma takie modne hafty teraz, takie przeszycia, ale też widzę, że tutaj na dekolcie, na brzegu tej bluzki odstają nam trochę niteczki i gdzieniegdzie te niteczki odstające są widoczne. Bluzka, jak już mówiłam, prześwituje troszeczkę, tu też widzicie ten biały kostium kąpielowy, ale wypada bardzo ładnie. Ja bym musiała ją sobie albo zamówić inny egzemplarz, albo po prostu to wszyć i raczej pewnie ją sobie zszyję i pewnie ona ze mną zostanie. Przechodzimy do sukienek i mam na początku taką długą sukienkę z H&M. Jest to na pewno weselna propozycja. Jest to sukienka maxi, sięga mi praktycznie do kostki. Co mi się bardzo podoba, to to, że ma dwa rozcięcia, nie tylko jedno na jedną nogę, ale ma dwa rozcięcia, więc fajnie obie nogi będą się pokazywały. Na dole jest dosyć szeroka, w linię A, a na górze dopasowana na ramionczkach. Z
tyłu wiążemy sobie te ramionczka bardzo nisko, są tak gorsetowo tutaj na krzyżyk związane. Ciągamy sobie też jednym sznureczkiem ten materiał w biuście. Na dole mamy jeszcze zamek i niestety ta sukienka w rozmiarze S, jak ją sobie tak właśnie w talii tutaj dopasuję, to troszeczkę mi się wtedy marszczy w miejscu, gdzie jest właśnie ten zamek na biodrach. Trochę to odstaje i nieładnie wygląda. Dobrze, że mamy regulowane właśnie te ramionczka, że możemy ją sobie tutaj podnieść tak, jak nam się podoba, ale przez to, że ściskamy właśnie ten materiał, ściągamy na boki, do tyłu, tak ten dekolt się bardzo też na bok rozchodzi. No i bardzo dużo pokazuje, to jest bardzo odkryta taka sukienka na górze. No na dole mamy już zakrytą. Bardzo ładnie wygląda to kółeczko. Materiał tej sukienki to jest 100% wiskoza. Jest on taki jakby żakardowy. Ma taki wzór na matowym tle. Takie połyskujące jakby centki. Ale układający się też w jakiś tam wzór. Więc no nie wiem, trochę mi się to kojarzy z takim obiciem fotela czy kanapy albo poduszki z jakimś takim materiałem na meble, ale no nie wygląda to źle. Kolor jest bardzo ładny, taki żywy zielony, nawet ładnie wygląda z przodu, mimo że właśnie tutaj bardzo dużo odsłania. Na pewno stanika do niej nie założymy żadnego. Te plecy też wyglądają fajnie, gdyby nie to, że tutaj odstaje, to byłaby idealna. Może musiałabym spróbować z rozmiarem XS. Ogólnie sukienka jest dobrej jakości, jest bardzo ładna. Gdybym miała w tym roku jakieś wesele, to bym się nad nią zastanawiała. Druga długa sukienka jest z Pull&Bear. Jest to już bardziej taka codzienna propozycja. Jest długa, więc może nawet na wesele by się nadawała, ale jej kolory jakoś tak mi się bardziej kojarzą z wakacjami po prostu na co dzień. Jest bardzo podobna w kroju do tej sukienki z H&M-u, także mamy tutaj znowu bardzo podobny dekolt, czyli takie trójkąty jak od stroju kąpielowego na ramionczka, znowu jest związana z tyłu. Bardzo nisko, bardzo podobnie i zapinana na środku, na zamek, na dole. Jednak ta sukienka jest zdecydowanie lepiej przemyślana, jeśli chodzi o to wiązanie z tyłu, bo dużo łatwiej jest je związać, nawet sama nie miałam z tym żadnego problemu. No i rozmiar M w tym przypadku nigdzie mi tutaj nie odstaje. Mimo tego, że ja się bardzo mocno tutaj w talii ścisnęłam tymi sznureczkami, to tutaj nic mi nie odstaje, idealnie przylega te miejsce, gdzie mamy właśnie tutaj zamek i tą tak jakby spódnicę na dole. Sukienka nie wisi tak jakoś tak bardzo na nas jak ta poprzednia właśnie z H&M-u. Jakoś tak nie byłam w stanie tych ramionczek tamtych wyżej ściągnąć tak, żeby ona nie opadała i miałam wrażenie, że ona po prostu jest troszeczkę za nisko. Tak ta właśnie leży idealnie, naprawdę możemy ją sobie tutaj super dopasować. Jest zdecydowanie lepiej przemyślane to wiązanie. Pokazuję Wam jeszcze plecy, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie ta sukienka wygląda z tyłu. Jej kolory to taki ciemniejszy morski kolor z takimi przebarwieniami granatowymi, takie tie-dye. Ja nie lubię tego typu wzoru, takiego właśnie tie-dye, ale dla tej sukienki może zrobię wyjątek. Niestety są to takie ciemne kolory. Wydaje mi się, że fajnie by ta sukienka wyglądała w jakimś trochę jaśniejszym kolorze, a raczej innych opcji kolorystycznych nie było dostępnych z tego modelu sukienki. Na długość wypada ona na ciut krótszą, może centymetr czy dwa krótszą niż ta z H&M-u. No i nie ma tutaj żadnych rozcięć. Jedyna rzecz, jaka może mi się nie podobać delikatnie, to to, że ona od spodu, ta sukienka, ten materiał jest białawy. Więc trochę może być to widać. I tak jak stoję, to wydaje mi się, że z tyłu jest trochę dłuższa, może to właśnie bardziej opada niż tutaj, tak jak to się mocno trzyma z przodu, tak
ten tył może delikatnie opadać i właśnie widzę, że na dole trochę ten biały materiał przebija. Przechodzimy do krótkich sukienek. Mam dwie białe propozycje. Pierwsza jest z H&M-u. Jest to taka sukienka bardzo dziewczęca. Ma takie bufkowate, delikatnie bufkowate rękawki. Dekolt taki trochę w serduszko, tu taka urocza kokardka. Cała jest taki wzór szydełkowy, ma takie po prostu jakby wyhaftowane kwiatuszki. Jest dopasowana, jest też bardzo marszczona. Jest zrobiona z podwójnego materiału, to znaczy ma doszytą podszewkę. Jest ona zszyta po całości, jedynie na rękawkach nie mamy tej podszewki. Dodatkowo ma przeszycia takie właśnie dwa idące z przodu, po bokach też i z tyłu tak samo. Także wszędzie bardzo ładnie się dopasowuje, podkreśla sylwetkę, ale też troszkę ją zakrywa przez te marszczenia. Trochę niestety prześwituje mimo tego, że ma podszewkę, ale jest taka urocza, bardzo taka dziewczęca. Taka lolitka trochę, albo nawet pastereczka. Rozmiar S wypada na mnie bardzo dobrze, więc no chyba mogę Wam ją polecić. Jeśli lubicie taki styl, to zamawiajcie. Biała sukienka z Pull & Bear wypada zdecydowanie gorzej. Przede wszystkim jej długość, dla mnie to jest długość tuniki, a nie sukienki. No jest za krótka, dziwnie to wygląda. Jest odcięta pod biustem, więc już tutaj sporo nad pępkiem mamy ją taką rozszerzaną i jest to taka sukienka, no okroju trochę jak sukienki ciążowe albo jak bluzka po prostu. Z tyłu ma bardzo ładny ten dekolt, z przodu też dosyć duży dekolt, trochę kwadratowy, ma przerwę tutaj. Ale zawiązujemy ją sobie sznureczkiem i tak jest wtedy złączona. Bardzo ładnie są zakończone te sznureczki. Ma tutaj takie chwosty, koraliki i takie właśnie frędzelki. Także to jest chyba jej jedyny plus. Rękawy również balaniaste, jednak w tym przypadku dłuższe, sięgające tak zdecydowanie za łokieć, ale można je sobie tak właśnie podwinąć do łokcia i pozwolić jej tak tutaj się układać, tak trochę zwisać. Jest ona zrobiona z takiego materiału jakby muślinowego, takiego delikatnie pogniecionego, rustykalnego takiego trochę materiału. No i też ma podszewkę. I te materiały to jest taka mieszanka zarówno wiskozy, bawełny, jak i poliestru. Ja sobie tej sukienki na pewno nie zostawię ze względu na to, jak ona na mnie wygląda. Moim zdaniem jest za krótka, wygląda jak tunika albo jak jakaś taka koszulka nocna, więc na pewno ją zwrócę. Kontynuując temat sukienek z bufiastymi rękawkami, mam jeszcze dwie propozycje z H&M-u. Ta niebieska bardzo mi się spodobała na modelce, na stronie i chciałam ją właśnie zobaczyć, jak będzie wyglądała na mnie. Ja mam ją w rozmiarze S. Rozmiar jest idealnie dobrany. Ona tutaj z boku ma zameczek, zapinam ją na zamek. Jest też z dosyć elastycznego takiego materiału. Naprawdę idealnie się dopasowuje, rozmiar jest świetny, długość jest nawet w porządku, nie jest za krótka. Te rękawki też fajnie wyglądają, dekolt ma też dosyć duży, jest tutaj sporo odkrytego i ma też takie właśnie przeszyte miejsca na piersi, na biust i na mnie to wypada jak najbardziej ok, ale jeśli macie większe piersi, to może być z tym problem. Tutaj jest naprawdę mało miejsca moim zdaniem. Z tyłu ta sukienka ma też dosyć podobny dekolt. Ma też ściągacz, więc tutaj się fajnie dopasowuje. Jest zrobiona z cienkiego, ale dosyć sztywnego materiału. Niestety jest to w 100% poliester. Ta sukienka na pewno będzie wyglądała pięknie na blondynkach o jaśniejszej trochę karnacji. Bo na mnie wydaje się taka trochę zajasta, jakoś ja lubię błękit, ale chyba nie do końca on mi pasuje. Kolejna sukienka jest już na szczęście w 100% z bawełny,
więc jest to dużo przyjemniejszy materiał w dotyku też. Troszkę elastyczny, ona nie ma tutaj zameczków, więc naciągamy ją po prostu na siebie przez górę. Kolor trochę chyba bardziej mi pasuje, jest to taki jaśniutki, pastelowo-zielony kolor. Jednak ma dużo większe te pufki, no coraz większe te rękawki bufiaste mają te kolejne sukienki, które mierzę. Ale też ma śliczny dekolt, tutaj ma wiązanie na biuście, bardzo ładne. Ogólnie również w rozmiarze S wygląda świetnie. Naprawdę jest idealnie dopasowana. Z tyłu jest identyczna jak ta niebieska, czyli dekolt ma taki sam też ściągacz. No i na dole też jest tak samo uszyta, długość jest również bardzo podobna. I ta zdecydowanie bardziej mi się podoba, też na plus jest to, że to jest materiał naturalny. Jedynie te bufki wydają mi się trochę za duże, nie wiem czy ja lubię taki styl, czy to do końca mi odpowiada, więc jeszcze się nad nią zastanowię. Sukienka z Pull & Bear, taka bardzo basicowa, okroju takiej trochę przedłużonej bluzki, bokserki. Jednak po bokach ma bardzo fajne marszczenia. To jest przeszyte tutaj, nie mamy tutaj sznureczków, żeby to sobie regulować, ściągać i na przykład wydłużyć trochę sukienkę. No nie, ona już jest takiej długości. Fajnie to marszczenie wygląda, bo ukrywa trochę brzuszek, dodaje bioder. U góry jest bardzo prosta, tak jak mówiłam, taka po prostu typowa bokserka. Z tyłu również jest zabudowana. No i te marszczenia tak samo robią się z tyłu, jak i z przodu. Bardzo króciutka sukienka. Ja tego typu sukienki, takie właśnie przedłużone bluzki, tuniki trochę, mam już w swojej szafie. Ja lubię je nakładać do leginsów jesienią czy zimą, żeby troszeczkę zakryć tyłek i sobie wygodnie w leginsach móc śmigać. Nakładam jeszcze coś na wierzch ciepłego. Dlatego też ją sobie zamówiłam, bo właśnie lubię tego typu sukienki, a dodatkowo ta ma fajne marszczenia, czego wcześniej nie spotkałam w tego typu sukienkach, więc wypada bardzo fajnie. Ona jest dostępna też na pewno w jasnym, kremowym kolorze, takim trochę pastelowo-żółtym, bardzo jaśniutkim kolorze. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, ale ja ją wybrałam właśnie w takim kolorze khaki, to jest taka trochę szara zieleń. Ja tą sukienkę mierzę w rozmiarze M, no i jest taka akurat na mnie, nawet myślę, że L-ka też mogłaby być dobra, by była trochę luźniejsza, też może byłaby ciutkę dłuższa. Sukienka jest wykonana w 98% z bawełny i 2% elastanu. Kolejna sukienka jest z H&M. Jest to taka bardzo prosta, basicowa też sukienka na ramionczkach z delikatną falbanką tutaj na biuście. Ma też ozdobny sznureczek. Znowu ma przeszycia, ma przeszycie po środku, po bokach i z tyłu również na środku. Także również jest pomarszczona, ukrywa brzuszek, dodaje trochę krągłości. Z tyłu wygląda tak bardzo prosto, na ramionczkach, nie ma żadnego zameczka, zakładam ją po prostu przez górę. Ona jest bardzo elastyczna i niestety jest zrobiona ze sztucznych materiałów. Jej długość jest dosyć długa, bo tak w połowie uda, nawet przed kolano już prawie że sięga, także jest to najdłuższa z tych krótkich sukienek dzisiejszych. Bardzo prosta, bardzo zwykła. Ale jednak ten materiał ją, jak dla mnie, skreśla. Kolejna sukienka też jest z H&M i jest z wiskozy, więc materiał jest dużo przyjemniejszy. Naprawdę poczułam ulgę, zakładając ją na siebie w porównaniu do tej poprzedniej. Materiał jest cieniutki, bardzo cieniutki, trochę taki prześwitujący nawet, ale na czerni raczej nie ma tutaj czego się obawiać. Jest to taka szmizjerka, ma krótki rękawek, dekolt V, zapinana na guziki, ma przyszyty sznureczek, którym sobie możemy troszeczkę podkreślić talię i jest dosyć krótka, ja bym wolała, żeby była ciut dłuższa, bo jakoś tak przy ruchach rąk do góry też ona się podnosi. Trochę by mnie to denerwowało, że jest taka krótka i właśnie się
podnosi. Tutaj ten rozmiar S w biuście wypada na bardzo szeroki, mam jeszcze sporo miejsca, także też większy biust się zmieści. Bardzo fajna sukienka podstawowa, przyjemna w dotyku, taka na co dzień do chodzenia, polecam. Ostatnie dwie sukienki będą trochę księżniczkowe, będą do siebie bardzo podobne pod względem kroju, jak i materiału. Tutaj mamy w 100% bawełnianą sukienkę, zarówno ta wierzchnia warstwa, jak i podszewka są bawełniane. Podszewka jest dosyć przylegająca, ale wierzchni materiał jest już bardzo szeroki, to jest praktycznie koło, przez co ona tak się układa tutaj, robi się taka duża objętość, jest to taka właśnie baletnica trochę, taka princeska. Sukienka jest odcinana pod pępkiem, no może być, że na pępku, na wysokości pępka, więc jest to dużo niżej niż zazwyczaj w sukienkach. Zazwyczaj mamy ją odcięte, te sukienki, tak w talii. Tutaj jest troszeczkę obniżona. Górę ma taką gorsetową, na szerokich ramionczkach, bardzo ładny dekolt, ale jest to po całości mięciutki materiał, nie mamy tutaj żadnych fiszbin powszywanych. Z tyłu bardzo ładnie wygląda, z tyłu jeszcze ma tutaj doszyte takie dwa paski, które wiążemy sobie na kokardę. Jest to duży pasek, takie duże kawałki materiału, więc kokardę pokaźną możemy sobie tutaj wywiązać. Zapinana jest na zamek z tyłu i tak się prezentuje. Rozmiar S w przypadku, gdy mierzę ją bez stanika, jest trochę tutaj za duży dla mnie. Widać, że materiał odstaje na biuście, szczególnie właśnie tak tutaj pod pachami. Ramionczka nie są regulowane i są dosyć luźne. Można by było je delikatnie skrócić. Jest to bardzo ciekawa propozycja, przyznajcie. Dawno nie było takich sukienek w sieciówkach o takim kroju i też z takich bawełnianych materiałów. Teraz widzę, że się pojawiają i kolejna też będzie bardzo podobna. Ostatnia sukienka, jak mówiłam, jest trochę podobna, ma te powtarzające się elementy, ale jest zdecydowanie bardziej wyjściowa, balowa. Taka sukienka na wesele. Ona jest na cieniutkich ramionczkach, ramionczka są regulowane. Dekolt ma bardzo podobny, również jest taliowana, taka jakby trochę gorsetowa. I zaraz chodzi się na biodrach, czyli tutaj, gdzie mamy biodra, zaczynają się przeszycia i tego materiału jest znowu bardzo, bardzo dużo. Jest taka szeroka, również ma podszewkę. Ten materiał aż szeleści, jak się tak nim porusza. Znowu jest to bawełna, jednak jest to taki sztywny, dosyć twardy, trochę grubszy materiał. Mamy tutaj takie zaszewki, więc robią nam się takie pionowe falbany. Dużo ich jest, spokojnie dałoby się tutaj ukryć kieszenie. Moim zdaniem powinny być tu kieszenie, byłaby dużo bardziej praktyczna, a spokojnie właśnie dałoby się je tutaj ukryć. No niestety tych kieszeni po bokach nie mamy. Sukienka jest o długości midi, u mnie to wypada tak w połowie łydki. Tak wygląda z tyłu, czyli góra jest bardzo prosta, zapinana z tyłu na środku na zamek. No i ten rozchodzący się, szeleszczący trochę, obszerny, objętościowy, bardzo dół. Moim zdaniem nie wygląda ta sukienka najlepiej, jakoś tak chyba ten materiał sprawia, że ona nie układa się za fajnie. Dużo lepiej sprawdziłaby się jakaś cieniutka wiskoza, taka bardziej lejąca, niż taka sztywna bawełna. W tej sukience będzie nam też na pewno bardzo ciepło, no mimo że bawełna jest oddychająca, jednak taka duża warstwa materiału plus takiej podobnej długości za kolano podszewka, to już jest sporo. Myślę, że może by było się zagotować w tej sukience. Na pewno nie miałabym gdzie jej nałożyć. To jest taka balowo-księżniczkowa, ale też nie za piękna sukienka, więc ja jej na pewno sobie nie zostawię i też Wam jej chyba nie polecam. Dobrnęliśmy do końca. Podczas nagrywania tego filmu została mnie już noc. Także mam nadzieję, że to światło nadal jest w porządku, bo dużo mam tutaj sztucznego oświetlenia, że za oknem jest zupełnie ciemno. Dajcie znać w komentarzu, co powinnam sobie zostawić.
Który sklep waszym zdaniem wypada lepiej? No, sukienek z H&M-u jednak było więcej, ale one są takie nieciekawe chyba, więc tak jakby ich nie było. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!